Po raz piąty odbył się w Ełku turniej juniorów w boksie. Na ringu w hali Miejskiego Klubu Bokserskiego Mazur zaprezentowało się kilkudziesięciu pięściarzy z Ełku, Kętrzyna, Suwałki, Ostrołęki. Rywalizowano w kategoriach juniorów, kadetów i młodzików. Wśród walczących między linami zabrakło kilku zawodników Ełkiego Klubu, którzy przebywają obecnie na zgrupowaniu w Zakopanem. Jest to Syrowatka, członek kadry olimpijskiej, Samełko Cezary, członek kadry narodowej juniorów, Samełko Piotr, członek kadry narodowej kadetów oraz dwóch zawodników kadry wojewódzkiej, Komar i Rynkowski. Niedługo już mamy Mistrzostwa Polski, wszyscy wymienieni wyżej zawodnicy będą brali udział w Mistrzostwach Polski, mam nadzieję, że zdobędą jakieś medale. W Ełku pozostało 10 pięściarzy Mazura. Bardzo często sędziowie wznosili w górę ich ręce. Ale nie tylko dobrze walczący gospodarze otrzymali okazałe puchary, choć najlepiej drużynowo wypadł właśnie Miejski Klub Bokserski Mazur. Zadowolenia z występu podopiecznych nie kryli opiekunowie, a warto zaznaczyć, że wielu zawodników, zwłaszcza tych najmłodszych, stoczyło swoje pierwsze walki. W ogóle się bałem tego, żeby biegać. Tu przyjechali chłopcy, którzy już boksują i w sumie mi na razie nikt mi zawodu nie zrobił. Ci zawodnicy, którzy przegrali, nie powinni się mocno tym przejmować. Potrzebują jeszcze wielu treningów, aby nauczyć się odpowiednich umiejętności i wygrywać walki. W niektórych przypadkach o porażkach decydowali trenerzy, poddając danego zawodnika. Poddałem, bo po co go rozbijać? Po co ma się rozbijać, jak niepotrzebnie tak nie wygra i tak? Warto jeszcze wspomnieć o miejscu rywalizacji juniorów. Ring w Ełckim Klubie jest w kiepskim stanie, ma już ponad 30 lat, a wciąż rozgrywane na nim są turniejowe walki. W ubiegłym roku działacze Mazura starali się o pozyskanie środków na nową klatkę, jak mówią pięściarze o miejscu, w którym boksują, ale wciąż korzystają ze starego ringu. Jeszcze jako treningi, do treningów i do zawodów dla początkujących służy nam. Do większych zawodów musi być nowy ring. Wszystko więc wskazuje na to, że nieprędko zobaczymy w Ełku większą imprezę bokserską.